Każdy kraj ma swoje Madonny, swoje Matki Boskie, tak samo i Węgrzy, jako naród kiedyś bardzo katolicki, prawda, czasów świętego Stefana, który powierzył opiece naród węgierski Matce Bożej. I od tej pory utożsamiają się Węgrzy jednak z Matką Bożą. I dlatego ten tutaj ta wspaniała wystawa jest dziełem 55 artystów węgierskich mieszkających w kraju na obczyźnie. Apel poszedł do wszystkich, którzy chcieli po prostu wziąć udział w tym jednak niezwykłym wydarzeniu. Jest to niezwykłe wydarzenie, bo to jest 55 obrazów różnych na temat dedykowanych Matce Bożej, która jest patronką Węgier, ale w różnej konwencji artystycznej, bowiem każdy ma własne spostrzeżenia, własne przemyślenia i własną duchowość, jak widać z tych obrazów, prawda? Ale wszystkie w jakiś sposób ukierunkowane są na Matkę Bożą. Od samego początku jest patronką Węgier, a w tej chwili Węgry przeżywają jakiś renesans chrześcijaństwa. W pewnym tego słowa znaczeniu, chrześcijaństwa szeroko pojętego. Coraz więcej ludzi widać w kościołach, coraz widać w katolickich i w kościołach protestanckich, różnych po prostu wyznań. I sami zresztą mówią o tym, że jednak jest zwrot w kierunku chrześcijaństwa. Komunizm zrobił swoje, część ludzi odeszło od praktyk religijnych, powiedzmy, a w tej chwili jednak do tego wracają. Wiemy o tym, że w rządzie węgierskim jest bardzo dużo chrześcijan na bardzo wysokich stanowiskach. Chociażby minister do spraw kultury, do spraw sztuki i tak dalej, czy sam premier Orban przyznaje się do po prostu chrześcijaństwa. To nie jest jakaś sztampa narzucona, że mamy wszyscy przedstawić Matkę Bożą z Dzieciątkiem, patronką. Nie. To są ich własne przemyślenia. To są ich przeżycia duchowe, wewnętrzne, pokazane za pomocą swojego wyrazu artystycznego. Bo to są różne formy tutaj. Tu są obrazy olejne, tu są pastele, tu są rysunki, tu są grafiki, a także rzeźba, prawda, która uzupełnia tą całą wystawę, ale wszystko jest ukierunkowane na Matkę Najświętszą. Niewielu artystów przyjedzie jednak do tego, ale przyjechali artyści z Siedmiogrodu, którzy tą wystawę zaaranżowali. Będą przedstawiciele rządu węgierskiego, bo tutaj największą rolę odegrała pani konsul. Pani profesor, która jest historykiem z wykształcenia, która jest ogromnie zaangażowana w tej wystawie, to ona przyszła do mnie z propozycją i prośbą urządzenia tej wystawy. Oczywiście, że w związku z tym, że my z Węgrami, nasze muzeum współpracuje już przeszło 15 lat, z wielką ochotą przyjęliśmy tę wystawę. Będzie 3 tygodnie wystawa, ulica Kanonicza 19. Codziennie, za wyjątkiem poniedziałku, od godziny 10 do godziny 16. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ten dom jest szczególnie naznaczony obecnością Jana Pawła II. Pamiętajmy, że to jest drugie miejsce pod względem długości mieszkania. 17 lat mieszkał Ojciec Święty jako profesor, jako biskup, arcybiskup i kardynał na ulicy Kanoniczej. Także to jest miejsce szczególne. Pierwsze kroki jako mały chłopiec kierował z rodzicami na Kalwarię, zwłaszcza z ojcem. I on nie ukrywał, że jego powołanie wzrastało w cieniu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Kiedy dorastał, ciągle do tego miejsca wracał jako biskup, jako kardynał. Można było spotkać go na dróżkach. Nie opuszczał żadnej uroczystości maryjnych na Jasnej Górze. Brał ogromny i czynny udział w peregrynacji cudownego obrazu w Polsce, a zwłaszcza w archidiecezji krakowskiej, kiedy to nie peregrynowała Matka Najświętsza, ale sama Pustarama. Matka Boża była wtedy uwięziona. W związku z tym, no, wiemy o tym, że cały pontyfikat Jana Pawła II był maryjny, totus tuus, prawda? I krzyż IM nawiązuje do tego. W związku z tym nie dziwi nas, że Ojciec Święty był tak blisko związany z Matką Najświętszą. Dlatego ta wystawa w tym miejscu ma ogromne znaczenie i wielki sens. Mamy do Miłosierdzia Bożego Jana Pawła II narodowe pielgrzymki węgierskie.
Mamy narodowe pielgrzymki na Jasną Górę. Nie ulega kwestii, że Węgrzy widzą w nas jakiś wzór do naśladowania, przede wszystkim widzą w nas oparcie, prawda? Zresztą widać to po ośrodku polskim, który działa w Budapeszcie przy kościele świętego Wojciecha, że skupia nie tylko Polaków mieszkających w Budapeszcie, ale także i Węgrów, którzy bardzo chętnie uczestniczą i w wydarzeniach kulturalnych, ale przede wszystkim w wydarzeniach religijnych. Tu nie chodzi o poziom prac, prawda, tylko o sam fakt, że przyjechało 55 obrazów, 55 artystów z kraju, który ma taką, a nie inną historię. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości zebranych na dzisiejszym wernisażu artystów węgierskich, którzy przywieźli do nas 55 obrazów przedstawiających Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Sok szeretettel köszöntöm az összes egybegyűltet. Ennek a kiállításnak a megnyitóján, amely 55 kortárs magyar művész Szűz Mária képeit gyűjti egybe. Bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję za przybycie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Sok szeretettel üdvözlöm Marek Jędraszewski érsek urat, és köszönöm, hogy eljött. Witam. Witam znakomitych gości, którzy przybyli do nas z Budapesztu i Węgier. Sok szeretettel köszöntöm kiváló vendégeinket, akik Magyarországról, Budapestről jöttek hozzánk. Wystawa ta jest dedykowana Matce Najświętszej, bowiem jest ona patronką Węgier aż od czasów świętego Stefana. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a diplomáciai testületnek itt megjelent tagjait is, a szlovák konzul urat és még sok más konzult, aki itt közöttünk megjelent. És örülök, hogy eljöttek, hogy velünk együtt ünnepelhessük ezt a fantasztikus nagy kiállítást, amely ugye a Boldogasszonyt, Magyarország pátronáját, védőjét jeleníti meg. 55 dzieł obrazów i rzeźb przywieźli do nas Węgrzy. Otóż organizatorzy tej wielkiej wystawy zwrócili się do wszystkich artystów węgierskich w kraju, czyli na Węgrzech i spoza granicą, z apelem o przysłanie swoich prac dotyczących przedstawień w życiu narodu węgierskiego Matki Bożej. Tehát a kiállítás szervezői az összes létező magyarországi és Magyarországon kívül élő kortárs magyar művészhez fordultak, és meg felkérték őket, hogy mutassák be, hogy készítsenek olyan alkotásokat, vagy adjanak át számukra olyan alkotásokat, amelyek a Boldogasszonyt mutatják be magyarországi, vagy a magyar néppel kapcsolatos módon. És 55 ilyen kép, illetve szobor született. Kult Matki Najświętszej na Węgrzech, rzekłbym, jest tak popularny jak kult Matki Najświętszej w Polsce. A dowodem tego jest ta dzisiejsza wystawa oraz ilość Węgrów, którzy przybywają do Polski, a zwłaszcza na Jasną Górę, aby przed cudownym obrazem modlić się, wypraszać łaski. A Szűzanya kultusza Magyarországon legalább olyan erős, mint Lengyelországban, és ezt már csak annál fogva is láthatjuk, hogy Lengyelországban, elsősorban Częstochovába, Jasna Górára, a Fényeshegyre nagyon sok magyar zarándok érkezik, hogy ott a Szűzanya képe előtt imádkozhasson. Nagy köszönöm, Jézus Szent arcibiskupja,
Legelebny księdze dyrektorze, tisztelt elnök úr, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, to nie będzie żadna mowa, to będzie tylko podziękowanie. Podziękowanie księdzu arcybiskupowi, księdzu dyrektorowi za to, że ta wystawa może tutaj być w tym muzeum, które nosi imię kardynała Karola Wojtyły. I dziękowanie za to, że kiedy skończymy Rok Kultury Węgierskiej, to wtedy właśnie tutaj w Krakowie tą wystawą możemy kończyć ten rok. Na początku tego roku była wystawa w Krużgangach franciszkańskim, Paupertas Regia, a tutaj, kiedy mówiliśmy, przedstawiliśmy nasze wspólne święte kobiety i już wtedy wskazywaliśmy na to, jak bardzo ważne są te wspólne wartości, na których my, Polacy, Węgry i wszystkie narody tutaj w Dolinie Karpackiej budowaliśmy nasze życie wspólnotowe. I dziękujemy, że teraz taką wystawą możemy skończyć ten Rok Kultury Węgierskiej. Wystawą, które jakby główną rolę pełni nasza Pani, Najświętsza Maria Panna. Dziękuję. Szanowny Panie Ministrze, Pani Konsul, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, Czcigodny Księże Dyrektorze tego muzeum, Szanowni Państwo. Tisztelt Miniszter úr, Főkonzulasszony, tisztelt elnök úr és igazgató úr, méltóságos igazgató atya ennek a múzeumnak az igazgatója, tisztelt hölgyeim és uraim. Zapewne jest wiele powodów, dla których pragniemy bardzo serdecznie dziękować za tę wystawę, za ten dar bratniego, bliskiego nam narodu węgierskiego w postaci tej wystawy. Bizonyan nagyon sok olyan oka van annak, hogy köszönetet mondhatunk ezért a kiállításért, amely a magyar nemzetnek az adománya, az ajándéka felénk. Ze swej strony chciałbym wskazać dwie takie bardzo ważne przyczyny naszej wielkiej wdzięczności i radości z tego, że ta wystawa za chwilę będzie uroczyście otwarta. De én most két olyan okot szeretnék itt fölemlíteni, amiért különösen hálás lehetünk és nagyon örülünk neki. Pierwszy powód to ten, który wybrzmiewał z przemówień pana ministra, pana prezesa, pana dyrektora, także pani konsul. To, że to przekonanie, że możemy uratować siebie. Naszą tożsamość, nasze najwspanialsze tradycje, poczucie tożsamości dzięki powrotu do chrześcijańskich korzeni. I ta wystawa jest właśnie takim szczególnym powrotem do chrześcijaństwa poprzez ukazanie postaci Najświętszej Maryi Panny, która nosi od samego początku dziejów Węgier tytuł patrona Hungarii. Az egyik az az ok, amelyről már beszámolt itt a miniszter úr, a főkonzulasszony, az elnök úr, az igazgató úr. Tudnélik, hogy megmenteni saját magunkat menthetjük meg, hogyha megmentjük a hagyományainkat, az identitásunkat, hogyha visszatérünk a kereszténységhez, hogyha visszatérünk a gyökereinkhez, és ennek egy ilyen nagyon fontos eleme ennek a visszatérésnek és ennek a hagyománynak, a gyökereinknek a Szűz Mária tisztelete, aki már immáron már 1000 éve a magyar állam kezdeteitől fogva a patrona Hungáriai Magyarország védnöke. Drugi powód naszej wielkiej wdzięczności, radości ma charakter bardziej osobisty, a jednocześnie dotykający istoty naszego człowieczeństwa.
A másik ok az nagyon személyes, egyúttal azonban egész emberi mi voltunknak a leglényegét mutatja. Wiemy doskonale z naszych spotkań, z naszych osobistych doświadczeń, że jeżeli ktoś zaczyna mówić o świecie swoich wartości, swoich przeżyć, swoich miłości i fascynacji, czujemy się z jednej strony onieśmieleni, że ktoś zaczyna mówić o tym, co jest dla niego bardzo osobiste, a z drugiej strony bardzo wdzięczni, że chce dzielić się z nami swoim bardzo głęboko przeżywanym światem. Amikor valaki elkezd a saját értékeiről beszélni nekünk, elkezd beszélni az nagy élményeiről, a szeretetéről, vagy a szerelméről, arról, hogy mi az, ami igazán foglalkoztatja, mi az, ami nagyon érdekli, akkor egyrészt egy kicsit el is bátortalanodunk, nem tudjuk, hogy mit mondunk, másrészt viszont nagyon hálás vagyunk ennek az embernek, hogy meg akarja velünk osztani ezeket a belső érzéseit, átéléseit. Ta wystawa mówi o Matce Najświętszej, która w dziejach Węgier jako narodu, ale także w dziejach poszczególnych Węgrów odgrywała zawsze bardzo istotną, głęboką rolę. Ez a kiállítás a Boldogasszonyról szól, aki nem csak a nemzet egységének a történetében, hanem az egyes emberek életében is nagyon nagy szerepet játszott, és nagyon mély szerepet játszott. I tak było nie tylko w odległych od nas wiekach, ale także w czasach nam współczesnych, o czym świadczą dzieła wielu wybitnych węgierskich artystów, które za chwilę będziemy mogli poznać. Tehát nem csak a régi századok során tapasztalhatták meg ezt az emberek, hanem a jelenkorban is megtapasztalhatják, és erről tanúskodnak azoknak a kiváló magyar művészeknek az alkotásai, amelyeket hamarosan megcsodálhatunk. Każde prawdziwe dzieło sztuki jest dziełem ducha artystów. Jest tym, co zrodziło się w nich i z nich. Za chwilę będziemy mogli z tymi dziełami obcować, w jakiejś mierze poznając tych artystów, ale także ducha narodu, z którego wyszli. Minden valódi művészeti alkotás a művésznek a lelke. Azaz, ami bennük, belőlük született. És mi hamarosan, amikor ezeket az alkotásokat megtekintjük, igazából a művészek lelkével kerülünk egészen közeli kapcsolatba. Za to odsłonięcie cząstki, ale jakże szlachetnej i pięknej węgierskiego ducha poprzez miłość narodu węgierskiego, ale także miłość tych artystów do Matki Najświętszej, za to, że możemy z tymi dziełami obcować, a przez to zrozumieć jeszcze bardziej naród węgierski, jego tradycje, jego fascynacje. Za to wszystko organizatorom, twórcom tej wystawy bardzo, bardzo w imieniu nas wszystkich, ale także tych wszystkich, którzy będą przybywali na tę wystawę, bardzo serdecznie dziękuję. Ezek a képek a nemes magyar léleknek egy-egy darabkáját jelenítik meg. Megmutatják az egész magyar nemzet és az egyes magyar művészek szeretetét is az Isten anya iránt. És amikor ezekkel a képekkel kerülünk kapcsolatba, akkor jobban megértjük talán a magyar nemzetet, a magyar hagyományokat, azt, hogy mi iránt érdeklődnek igazán a magyarok. És ezért nagy hálával tartozom az alkotóknak, a kiállítás szervezőinek, és azoknak a vendégeknek is, akik ezt a kiállítást meg fogják tekinteni. Jak zawsze jest w przypadku każdego prawdziwego dzieła sztuki. Jest dziełem ducha po to, żeby uwzględniać ducha tych, którzy z tymi dziełami
mają możliwość się spotykać i z nimi obcować. Mint minden alkalommal történik, minden esetben, amikor igazi műalkotásokról van szó, ezek a műalkotások azt a lelket jelenítik meg, amely létrehozta őket, és ez a lélek lép kapcsolatba azokkal, akik az alkotást szemlélik. Życzę zatem wszystkim, abyśmy dzięki tej wystawie mogli jeszcze bardziej wzrosnąć w naszej wewnętrznej głębi, ale także w naszej miłości do Matki Najświętszej i również w naszym poczuciu szczególnego braterstwa ze szlachetnym narodem węgierskim. Mindenkinek azt kívánom, hogy ezen a kiállításon növekedhessünk, elmélyíthessük a lelkületünket, elmélyíthessük a Szűzanya iránti szeretetünket, de a kedves baráti magyar nemzet iránti szeretetünket is. Köszönöm szépen. Z wielką radością zatem otwieram tę wystawę, życząc wszystkim wspaniałych duchowych przeżyć. Szczęść Boże. Magyarországról